W naszym projekcie przyświeca nam zasada prostoty, czyli poczynając od aplikacji, która jest prosta i rezerwacja, sam proces rezerwacyjny jest uproszczony do niezbędnego minimum, poprzez korzystanie, otwieranie samochodów za pomocą smartfonu, kończąc na płatności, na procesie, który ma być dla użytkownika bezproblemowy i kończyć się w taki sposób, który nie przysporzy mu żadnych kłopotów. Wszystko za pomocą smartfona to jest coś, co widzimy, że może złapać. Jeżeli chodzi o rynek polski, on, tak jak powiedziałem, zaczyna się w jakiś sposób rozwijać. Widzimy pierwsze projekty konkurencyjne, które się pojawiają. Jeżeli chodzi o skalę, skala jest niewielka i pewnie będzie postępowała w ramach rozwoju samego rynku carsharingowego. Na obecnym etapie też patrząc na miasta i same trendy miejskie, poruszania się w mieście, widzimy, że jest to podatny grunt na rozwój tego typu projektów. Model carsharingowy przynosi wiele korzyści dla użytkowników, ale również dla miast i dla transportu miejskiego. To jest model, w którym uzupełniamy sposób poruszania się w mieście. Jeden samochód statystycznie carsharingowy statystycznie zastępuje około 12 samochodów. To jest w przepełnionych polskich miastach, myślę, że trend bardzo pozytywny i miasta mogłyby w tym wypadku zostać troszkę odkorkowane. Nasza usługa skierowana jest głównie do sektora B2B, ale oczywiście wszelkie przejawy carsharingu w innym wydaniu również jest dla nas interesujący i będziemy bacznie obserwować wszelkie trendy, które będą się pojawiać na polskim rynku. Jeżeli chodzi o sam rozwój, myślę, że trend jest zauważalny w Europie Zachodniej i myślę, że ten sam trend zagości na polskim rynku. Widzimy również korzyść w takim modelu intermodalności transportowej, czyli z jednej strony firmy transportowe, lokalne władze, administracja publiczna i samorządowa. To jest coś, co synergia pomiędzy i ta intermodalność właśnie będzie występować w takim bardzo pozytywnym wydaniu.